złożyła wniosek do zarządu o to, aby na kolejnej radzie zwiększyć dotację dla szpitala na zakup aparatu do znieczuleń wraz z monitorem. Tu jest kwota 49 250. Z informacji, które przekazała pani skarbnik, to będzie w granicy 60 tysięcy, czyli tam brakuje 11 tysięcy, żeby w 100% dofinansować szpital w zakupie tego aparatu do znieczuleń i wskazujemy, skąd to przenieść. Dzisiaj na sesji cofamy 271 tysięcy z działu transport i łączność, czyli to jest to, co mielibyśmy dostać od wojewody, a 15% jeszcze tam jest naszego wkładu, czyli w granicach 47 tysięcy wolnych środków i z tych 47 te 11, no ile wyjdzie z przetargu? Może wyjdzie 15, może wyjdzie 9, żeby szpitalowi dołożyć, dlatego żeby wszystkie jakieś inwestycje, które szpital będzie robił, żebyśmy wspierali w tym, bo nie możemy w inny sposób pomóc szpitalowi, czyli nie możemy im dać na bieżącą działalność, a myślę, że już możliwości kredytowe szpitala się w ciągu ostatniego miesiąca skończyły. Także taki wniosek był w komisji, wszyscy głosowali za i prosiłbym, żeby zarząd rozważył tę sprawę i mówię, to nie jest duża kwota, tak? I żeby dofinansował ten szpital. Dziękuję bardzo. Dziękuję.